W tej lekcji powiemy Ci, w jaki sposób dotrzeć do klientów i jakie są tendencje współczesnego marketingu. Zacznijmy od kontaktu twarzą w twarz. Powinieneś być przygotowany na rozmowę o swojej firmie ze swoimi przyjaciółmi, rodziną i potencjalnymi klientami. Istnieją dwie formy wypowiedzi, które zalecamy każdemu właścicielowi firmy, aby ćwiczył przed opowiadaniem światu o tym, co robi. Wzbudzenie zainteresowania to 2-3 minuty autoprezentacji. Twoim głównym celem powinno być zainteresowanie ludzi Twoim pomysłem, dodanie emocji. Bądź gotów bardzo krótko uzasadnić, dlaczego dana osoba Cię potrzebuje. Zainteresowanie koncepcją. Jedno lub dwa krótkie zdania. Powinny one dać posmak tego, kim jesteś, co robisz i jak to robisz. Powinny być precyzyjne, ale jednocześnie intrygujące. Oczywiście we współczesnej epoce nie trzeba rozmawiać z klientami osobiście. Możesz wysłać im wiadomość na wiele sposobów. E-mail. Dużo miejsca na treści, ładną grafikę, ale łatwo można go pominąć w folderze spamu. Wiadomości tekstowe. W tym przypadku nikt nie przeoczy ani nie zgubi Twojej wiadomości. Jest to świetny sposób na krótkoterminową sprzedaż i inne nadzwyczajne działania. Wady są oczywiste. Trudno uzyskać pozwolenie od każdego właściciela numeru, a wysłanie wiadomości bez pozwolenia może wpędzić Cię w kłopoty. Powiadomienie typu push. Jeśli masz popularną stronę internetową lub blog, możesz poprosić swoich czytelników o pozwolenie na korzystanie z powiadomień push. To te małe wyskakujące okienka w rogu przeglądarki. Technika jest stosunkowo nowa i dlatego jak dotąd bardzo skuteczna. Media społecznościowe to lider, jeśli chodzi o nowoczesne strategie marketingowe. Tutaj mentalność musi być inna. Oczywiście możesz dodawać posty, kupować reklamy, pisać o Twoich produktach lub sprzedaży lub założyć bloga wspierającego sprzedaż. Najważniejsze, powinieneś słuchać. Zapisz się do różnych grup jako ekspert w czymś i pomóż ludziom rozwiązać ich problemy. Jeśli masz własną stronę firmową, dziękuj ludziom za każdą opinię, analizuj ją i staraj się prowadzić ją jak najlepiej. Żyjemy w czasach gospodarki wdzięczności. Na początku tworzenia strategii marketingowej pomyśl o tym, co chcesz poprawić. Możesz skupić się na trzech celach. Zwiększenie ilości nowych klientów, zakupów od każdego klienta lub zwiększenie sprzedaży. Istnieją różne strategie, aby to osiągnąć. Więcej nowych klientów. Możesz wprowadzić system rekomendacji dla starych klientów, docierając do nowych grup i inwestować w reklamy. Więcej zakupów od każdego klienta. Dawaj zniżki na kolejne zakupy, korzystaj z programów lojalnościowych, upewnij się, że masz najwyższą jakość obsługi klienta, aby emocjonalnie przywiązać ich do Twojej marki. Większa sprzedaż. Im więcej kupisz, tym więcej otrzymasz rabatu na dodatkowe przedmioty. Na przykład 50% zniżki na napoje przy zamówieniu dużej pizzy lub zniżki na produkty do pielęgnacji skóry przy zakupie butów. To tylko przykłady. Poznaj swoją grupę docelową i dostosuj swoje działania do ich potrzeb. Na koniec lekcji opiszemy najpopularniejsze i najbardziej skuteczne aspekty skutecznych, nowoczesnych strategii marketingowych. Słuchaj i ucz się. Po pierwsze, osobisty kontakt z klientem znów nabiera znaczenia. Media społecznościowe i nowoczesne algorytmy IT miały na to wielki wpływ. Możesz personalizować swoje treści, wysyłać różne newslettery do różnych grup docelowych, dostosowywać zawartość swojej witryny do preferencji oglądającego i wiele innych. Po drugie, automatyzacja. Nawet jeśli Twoi klienci będą mieli wrażenie personalizacji w swoich treściach, nie musi to oznaczać, że robisz wszystko sam. Istnieje coraz więcej narzędzi online, które zrobią to za Ciebie. Dzięki takim aplikacjom możesz zautomatyzować np. przechowywanie haseł, używanie skrótów klawiaturowych i typowych szablonów wiadomości e-mail, używanie oprogramowania do faktur, udzielanie odpowiedzi na często zadawane pytania w witrynie itd. Po trzecie, siła influencerów. Kilka lat temu musiałbyś iść do telewizji, prasy lub radia, aby dotrzeć do dużej publiczności. W dzisiejszych czasach istnieją pojedyncze osoby, jak blogerzy lub inni twórcy online, których wpływ jest znacznie większy niż prasa i telewizja razem wzięte, ponieważ są autentyczni dla ich odbiorców. Miej to na uwadze w swojej długoterminowej strategii. Po czwarte, transmisje na żywo dawniej były numerem jeden z listy najbardziej popularnych narzędzi marketingowych. Treść bieżąca staje się kluczowa. Dobrze jest inwestować w solidne fundamenty, takie jak strona internetowa lub ulotki, ale istnieje potrzeba ciągłego przypominania o Tobie klientom.
To nie przypadek, że aplikacje takie jak Snapchat, posty na Instagramie, Facebooku czy Periscope są tak popularne. Kolejną strategią jest bycie klarownym i otwartym w sprawie Twoich sukcesów i porażek. To dobry sposób, aby zainteresować sobą ludzi. Zaufają Ci i będą Cię traktować jak zwykłą osobę, jednego z nich. Pamiętaj, aby tworzyć cenne, konkretne treści. Treść ma władzę. Era bezsensownego przepływu informacji dobiega końca. Chcesz, żeby ludzie odwiedzali Twoją stronę internetową? Daj im coś interesującego. Na przykład szczegółowe porady na temat, z którym jesteś ekspertem. Ostatnia, ale nie mniej ważna kwestia, angażuj swoich klientów. Jest to najbardziej przydatne w sektorze IT, ale powinieneś się nad tym zastanowić. Spróbuj zachęcić klientów do współpracy z sobą. Najprostszym sposobem jest używanie hashtagów lub opracowanie dobrego systemu rekomendacji. Musisz pamiętać, że marketing to kolejna dziedzina, w której ludzie uczą się przez całe życie. Kusi, aby robić to na własną rękę, ale trendy się zmieniają i zdecydowanie zaleca się korzystanie z usług wyspecjalizowanej agencji. Z drugiej strony, bądźmy szczerzy, większość z nas nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na początku kariery, aby zatrudnić specjalistów od wszystkiego, więc musimy znać podstawowe zasady marketingu, PR i tworzenia własnej marki. Dlatego musimy cały czas się uczyć. Mamy nadzieję, że dało Wam to pewien pogląd na zarządzanie i życzymy powodzenia w realizacji Waszych celów.